Cześć! Poznajcie ploter Cricut Explore 3. Jest to ploter hobbystyczny dedykowany do cięcia papieru oraz folii. W odróżnieniu od poprzednich modeli Cricut potrafi wycinać w materiałach podkładowych bezpośrednio z rolki bez konieczności używania maty. Ploter obsługujemy za pomocą aplikacji na urządzeniach mobilnych lub darmowego programu Cricut Design Space. W pudełku, które otrzymasz, znajduje się ploter w pięknym, jasnozielonym kolorze, zabezpieczony foliami ochronnymi. Po ich zdjęciu naciskamy przycisk na obudowie otwierający klapkę plotera i zdejmujemy wewnętrzne zabezpieczenie. Gotowe do cięcia ostrze zostało już włożone w uchwyt urządzenia. Co jeszcze znajdziesz w pudełku? Materiały powitalne, folię do cięcia, a także kabel USB i zasilacz. W pakiecie materiałów powitalnych znajduje się m.in. skrócona instrukcja użytkowania, karty informacyjne, a także testowa folia samoprzylepna do wykonania pierwszego cięcia. Z ploterem otrzymujesz także pakiet materiałów startowych, takich jak folia samoprzylepna do tworzenia naklejek, folia transferowa do ich przenoszenia, folia flex do naprasowanek na tkaniny oraz papier samoprzylepny. Teraz zostaje nam już tylko rozpocząć pracę z ploterem i wykonać pierwsze cięcie. Logujemy się na stronie Cricut Design Space i postępujemy zgodnie z instrukcją na ekranie. Podłączamy kable i uruchamiamy urządzenie. Następnie wybieramy wzór naszej pierwszej naklejki. Ploter rozpoczyna cięcie. Naklejka jest gotowa i możemy ją nanieść na przykład na notes. Jeśli film się Wam spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.